Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym naszym odcinku z cyklu Akademii Bezpiecznego Wynajmu Nieruchomości. Dzisiaj gościmy mecenasa, adwokata Radosława Kucza z Kancelarii Adwokackiej. Radosław Kuc. Witam Cię Radku. Witam się Panie Jacku. Tematem naszej rozmowy będzie spadek. Spadek nieruchomości, darowizna, podział tego, co się dzieje w przypadku, gdy rodzina, która nie jest do końca pogodzona, a otrzymuje spadek, jak tym zarządzać, co dalej robić prawnie, rozwiązywać takie spory, żeby uzyskać tą swoją działkę, którą otrzymujemy w spadku. Prawo spadkowe jest według Ciebie zgodne, jest takie prawdziwe? Jak to wygląda? Prawo spadkowe jest jednym z trudniejszych praw, mi się wydaje. Nie jest ono łatwe. Też nie jest łatwe chociażby z uwagi na to, że bardzo dużo osób w momencie śmierci osoby najbliższej ma problem z tym, żeby dojść do ładu po śmierci tej osoby i w taki prosty, nazwijmy to sposób, podzielić ten spadek, który pozostaje po zmarłym po prostu. Sytuacja jest taka, że z mm, doświadczenia zawodowego wiem, i chyba każdy adwokat może to potwierdzić. Y, nawet y, najbardziej kochające się rodziny i nawet y, najbliższe sobie osoby w momencie śmierci osoby najbliższe są w stanie się pokłócić niestety o, o spadek właśnie zmarłym. A jak to jak to zrobić, jeżeli nie ma testamentu, bo najlepszym rozwiązaniem jest testament za życia, tak? Uregulowanie tego. Testament jest pewnego rodzaju takim rozwiązaniem, które powoduje, że nie trzeba za dużo rzeczy ustalać, nie trzeba też specjalnie kłócić się o składniki majątku spadkowego. Niemniej jednak również z doświadczenia zawodowego wiem, że wówczas, gdy jest testament, najczęściej też dochodzi do jakby takiego zaprzeczenia ze strony osób najbliższych, osoby zmarłej, jakoby czy ten testament w ogóle jest ważny, tak? bo testament to jest rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, w związku z tym nie mają zastosowania przepisy o dziedziczeniu ustawowym, tylko osoba sama decyduje o tym, kto. I co będzie dziś życzył po swojej śmierci? Jest sytuacja, że cała rodzina, pan świętej pamięci lub pani, nie napisała testamentu i jest, pozostało dobra, dobra czy zła, dobra, same dobra po tym panu. Od czego zacząć, jak przeprowadzić tą sprawę spadkową? Najlepszym przykładem, myślę, w tym przypadku będzie kwestia związana z dziedziczeniem nieruchomości, bo zazwyczaj jakby jest to najbardziej wartościowy składnik majątku spadkowego i najczęściej też przez to dochodzi do kłótni między rodzinami. Tak, a jak to się odnosi? Jest, są, jest dwójka dzieci, jest powiedzmy żona, mąż zmarł i jeszcze te dzieci mają wnuki. Znaczy, I zmarły ma jeszcze siostrę. Jak to tak mniej więcej procentowo się, to ma do tego największe prawo. A mieszka w tym domu tylko syn, powiedzmy, z żoną i nową, nową swoją rodziną. Problem z dziedziczeniem, jeżeli chodzi o ustawy, jest taki, że są cztery główne kręgi osób, które są powoływane w określonej kolejności do dziedziczenia. Tak? Czyli najważniejszym kręgiem i też najczęściej spotykanym jest krąg osób najbliższych w postaci małżonka i dzieci. Tak? Sprawa komplikuje się, gdy na przykład Są wnuki, to oni, im też się należy? Też się należy w odpowiedniej kolejności, oczywiście. Sprawa komplikuje się wtedy, kiedy na przykład zmarł małżonek i nie było dzieci. I wówczas dziedziczy rodzeństwo zmarłego. I to powoduje już pewnego rodzaju problemy. Nie tylko związane z ułamkiem, który dane osoby będą dziedziczyły, ale też nagle się okazuje, że rodzeństwo osoby zmarłej, powołane do dziedziczenia, rości sobie więcej, aniżeli im się należy. Tak? I na tej podstawie powstają najczęściej spory. Spory. Jak to rozwiązać prawnie, jak to formalnie udokumentować, żeby ten spadek był podzielony porówno czy zgodnie z prawem? Jeżeli strony są zgodne co do tego, jak ten podział powinien wyglądać, najprostszym, najszybszym rozwiązaniem jest udanie się do notariusza. Notariusz jest w stanie sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który będzie stwierdzał, kto dziedziczy po zmarłym, jakie składniki poniekąd dziedziczy, by później móc. Podzielić ten majątek stosownie do przepisów Notariusz. ustawy. Notariusz jest w stanie to wszystko zrobić. A co trzeba pod warunkiem, właśnie? pod warunkiem, że strony są zgodne. Czyli Aha. trzeba się totalnie zgadzać. Czyli cała rodzina musi być... Nie tylko musi się jednocześnie stawić u notariusza. Wszyscy. Na raz muszą się stawić u mhm. notariusza, ale muszą być zgodni. I zazwyczaj jest problem albo z jednym, albo z drugim. Okay. I wtedy należy taki spadek podzielić w sądzie. Wówczas składamy do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, czyli sąd stwierdza, kto. Jest jakiś okres do, tego, do złożenia tego. Teoretycznie. Od teoretycznie nie jest. Miałem raz taką sytuację, że spadkobiercy m, podjęli decyzję o wniesieniu wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po 40 latach od śmierci danej osoby. Było to już. W czasach, kiedy nazwijmy to pewne rzeczy były zdigitalizowane, ale było to w miejscowości, w której wydział Ksiąg wieczystych był jeszcze bardzo archaiczny. W związku z tym doszukanie się na przykład numerów ksiąg wieczystych, wyciągnięcie stosownych dokumentów związanych na przykład z poprzednimi dziedziczeniami danych osób, które kolejno umierały po sobie, tak, żeby móc stwierdzić pewną, pewnego rodzaju ciągłość prawną, stwarzało niemałe problemy. Ile raz lat to może potrwać, takie, taka sprawa sądowa? Teoretycznie rzecz biorąc, postępowanie spadkowe w sądzie nie jest jakoś skomplikowane i czasochłonne. Samo w sobie postępowanie, tak? Problemem jest wyznaczenie terminu rozprawy w sądzie, a wiemy, że sądy są zawalone różnego rodzaju sprawami. Jest bardzo dużo spraw, bardzo mało sędziów, w związku z czym czas oczekiwania na pewne sprawy jest bardzo długi. A sama sprawa w sobie może potrwać jedno posiedzenie sądu. Czasami jest to godzina, czasami jest to dwie godziny, tak, a czekamy na rozprawę na posiedzenie, czekamy rok albo dwa lata. Mam postępowanie o stwierdzenie nabycia spadków w sądzie, które obecnie toczy się czwarty rok. A co się stanie w przypadku, gdy jest cztery lata? Cztery lata. Okej, okay. i w przypadku, gdy już zapada ten wyrok, jest rodzina podzielona względem swoich udziałów, a nagle pojawia się. Świętej pamięci osoby, jakaś koleżanka, kolega, który ma testament, pojawia się po paru latach z testamentem. Czy jest to w stanie podważa wtedy ten? Wówczas, Co takie, się dzieje? wówczas takie postępowanie teoretycznie powinno zostać, nazwijmy to kolokwialnie rzecz ujmując, anulowane, bo testament powoduje pewnego rodzaju nowe okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę. Testament jest ważniejszy od tego dziedziczenia, testament, najważniejszy. Testament jest wyjątkiem od zasady, nie mniej jednak, bo zasadą jest dziedziczenie ustawowe. Testament też musi spełniać pewne warunki, żeby być ważnym w ogóle. Czyli tak naprawdę to ten podział, bo w, naszym, w naszej pracy spotkaliśmy, już dwukrotnie się spotkałem, że przyszła rodzina odzyskać mieszkanie, w której mieszkała sobie konkubina świętej pamięci osoby. Rodzina została podziel, zostało to podzielone, mieli już prawomocny akt własności, tej nieruchomości spadkowo. Idziemy na negocjacje do tej pani, ta pani pokazuje nam testament, idzie do prawnika i rozpoczyna się wojna. Zakaz zbywania i tak dalej, i tak dalej. Czyli, czyli testament wstrzymuje już nawet prawomocny taki podział majątku. Jest to wydawane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, a później o podziale tego majątku spadkowego. Niemniej jednak w kwestii ujawnienia testamentu, no, testament wiedzie Prym. Tak? Sąd bada wiarygodność takiego testamentu? On są, może być podpisany odręcznie. Przede wszystkim w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku strony, które biorą udział w takim postępowaniu, pytane są, czy posiadają jakąś wiedzę na temat testamentu. Mhm. Czyli odbywa, odbywa się to na zasadzie oświadczenia. Tak? Zazwyczaj osoby nie posiadają takiej wiedzy. W sytuacji, w której ujawni się ten testament, zazwyczaj ujawnia to osoba, która tym testamentem dysponuje. Tak? Testament jest dokumentem, który daje prawo osobie rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci w, w, w momencie śmierci w sposób odmienny od ustawy, w związku z czym testament daje nam możliwość wskazania osoby, która naszym zdaniem, jakby naszą wolą będzie to, żeby dziedziczyła po nas, a nie osoby najbliższe z kręgu najbliższych osób z nami spokrewnionych. Czy jest jakaś baza, czy jakaś możliwość sprawdzenia, czy najbliższa mi osoba, która zmarła, pozostawiła taki testament? Jeżeli testament jest sporządzony u notariusza, do czego szczerze zachęcam, notariusz wprowadza taką informację do systemu. I inny notariusz może to inny, sprawdzić. No, inny notariusz może to sprawdzić. Tak samo, jeżeli jest sprawa złożona w sądzie, wniosek złożony w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku, również sąd ma możliwość sprawdzić, czy istnieje w tej bazie danych jakiś testament danej osoby. Są możliwości sporządzenia testamentu, testament ustny. Testament pisemny, który sporządza sam, jakby sama osoba, która chce taki testament dać, w związku z czym nie wprowadza tego do żadnego systemu. Nie istnieje taki system, do którego sama osoba mogłaby tą informację wprowadzić. Więc jeżeli zmarła przyszła osoba, Sporządziła taki testament na łożu śmierci, dajmy na to, i został on sporządzony przez nią własnoręcznie, cały własnoręcznie, okay. z własnoręcznym podpisem, ze wszystkimi danymi tej osoby. Rodzina może to podważyć. Rodzina może chcieć to podważyć, no i wtedy rzeczywiście zaczyna się spór. Wtedy zaczyna się wojna. grafolog powoływany. Potrafią takie postępowania trwać bardzo długo, są powoływani grafolodzy do tego, żeby stwierdzić, czy dana osoba sporządziła taki testament, ale jest to problematyczne, bo zazwyczaj, na przykład, testament własnoręczny, spisywany na tzw. Tak łożu śmierci, jest spisywany przez osobę albo w podeszłym wieku, albo mocno chorą. Tak? W związku z czym może ona nie mieć siły, żeby taki testament sporządzić charakterem pisma, jak gdyby była zdrowa, w związku z czym ten charakter pisma może się różnić. I nieraz następują problemy związane z tym, że na przykład grafolog ma problem z stwierdzeniem, czy dane pismo na przykład zostało rzeczywiście napisane przez osobę, która de facto w tym testamencie stara się być autorem tego testamentu i osoba która twierdzi powiedzmy taki case ja twierdzi że ma taki testament ten testament zgłasza do sądu wstrzymuje jakby całą procedurę przejęcia tej nieruchomości bo sam zajmuje tą nieruchomość a sąd później stwierdza że to nie pisała ta osoba czy jakieś konsekwencje z tego ponosi Teoretycznie nie, bo ma prawo do domagania się ochrony swoich praw, a w tym momencie żąda ochrony swoich praw na podstawie powołania do spadku na zasadzie testamentu, więc teoretycznie żadnej odpowiedzialności za to nie ponosza. Dzięki temu wydłuża sobie to na okres mieszkania. Teoretycznie. Zarządzania tak. tą nieruchomością. Sytuację mieliśmy, osoba była już w bardzo podeszłym wieku, zmarła ta osoba, miała konkurencję. Żyli w konkubinacie. Dzieci dostały dom w spadku. Ta osoba tam 18 lat z, tą, z tym panem mieszkała. Nie, ten pan nie, nie przepisał tego w testamencie. E, <duszelne> Dzieci chciały, żeby ta pani się wyprowadziła. Nie było żadnej umowy wynajmu, była tylko w posiadaniu przez 18 lat z naszego doświadczenia wiemy, że ten proces i ty bardzo dobrze o tym wiesz, że ten proces tego żeby eksmisję przeprowadzić może trwać dłużej niż ta pani będzie miała 20 lat. Czyli tutaj wchodzimy w ten dział zasiedzenia, tak? Czy tutaj wchodzi również ta sytuacja zasiedzenia tej pani, jeżeli jest nie miała testamentu, 18 lat, mieszkała z tym panem, opiekowała się pod koniec tej choroby i mieszkała? Czy ona ma prawo do zasiedzenia jakiegokolwiek? Kwestia prawna związana z zasiedzeniem, jak słusznie wskazałeś, i kwestia związana z posiadaniem. Tak? Oprócz tego jeszcze pokrewieństwem tej pani z osobą osobą. Obca osoba w tym przypadku. W związku z czym pani na podstawie jakiegoś stosunku prawnego... Mieszkała w tej nieruchomości i miała prawo mieszkać, bowiem za życia jeszcze tej osoby, zmarłej później, tak. miała do tego prawo. Jeżeli ten właściciel tej nieruchomości pozwalał tej pani na mieszkanie, no to do czasu życia tego pana łączył ich pewien stosunek prawny. Do śmierci tej osoby ten stosunek prawny wygasa. co byś doradził naszym widzom, jak dowiadują się, że mają spadek po jakiejś zmarłej osobie, co najlepiej, najszybciej zrobić? Jeżeli wszyscy są zgodni co do tego, jak należy podzielić spadek i pomiędzy kogo należy go podzielić, zachęcam wszystkich do skorzystania z usług notariusza. Najszybsza droga. Najszybsza Na droga. Warunek być w zgodzie. Nie ma tego testamentu. Rodzina jest podzielona względem pokrewieństwa, żona dostała jakąś część dzieci, wnuczki czy jakiś tam brat, siostra, podzielone to jest według, według prawa, gdzie to szczegółowo można umówić, godzinami o tym jeszcze rozmawiać, bo to jest duża i skomplikowana matematyka. Jak zarządzać tą nieruchomością? Kto ma prawo, czy to względem procentowo do wejścia do tej nieruchomości, ponieważ to nie jest będzie podzielone, że ty masz sypialnię i kawałek łazienki lub kuchni, tylko wszyscy są procentowo podzieleni, podzieleni do... Do tej nieruchomości, a mieszka tam żona świętej pamięci, a reszta chce też wejść w te posiadanie tej, tej nieruchomości. Czy na podstawie takiego dokumentu mogą wejść, czy mogą eksmisję, wprowadzenie w posiadanie? Kto zarządza tą nieruchomością? względem procentowym tylko, czy. To nawet nie jest procentowe. To, to nie jest nawet do końca procentowe zarządzanie, tylko przyjmuje się, że każda z osób, która dziedziczy, ma prawo do całości. Czyli okay. nie. Jest to wyrażone w pewnym rodzaju ułamku, niemniej jednak każdy ma prawo do całości nieruchomości, w związku z czym zarządzanie tą nieruchomością również powinno następować poprzez zgodę wszystkich współwłaścicieli, współspadkobierców. Swoją e część y, mogę też sprzedać? Teoretycznie prawo do udziału w swojej do części udziału. możemy sprzedać, tylko dopóki nie nastąpi faktyczny podział majątku spadkowego, gdzie sąd jednoznacznie. Przesądzi o tym, kto dziedziczy jaką część, sprzedajemy udział. Czyli de facto mamy prawo do korzystania z całości na równi z innymi współwłaścicielami. Czyli nie dostajemy konkretnej, konkretnego pokoju, konkretnej części nieruchomości, tylko dostajemy prawo do korzystania z całości nieruchomości na równi z innymi współwłaścicielami. Jako spadkobiercy de facto nie mamy do końca możliwości wyeliminowania testamentu, nie mamy możliwości, żeby się uchronić przed nim. Niemniej jednak sytuacja, w której, która najczęściej się zdarza, to jest niestety sytuacja, w której następuje dziedziczenie z ustawy, nie z testamentu, a w przypadku dziedziczenia z ustawy, tak jak już na początku wspomnieliśmy, Najbardziej kochające się rodziny lubią się kłócić, a to wydłuża cały proces, w związku z tym całe postępowanie się poniekąd komplikuje. O ile do notariusza idziemy zgodni, jesteśmy w stanie u notariusza zrobić to w dwie godziny. Wchodzimy do notariusza, aby omówić cały proces. Wchodzimy do notariusza, płacimy określoną sumę pieniążków za te Jaka usługi. Jaka to jest mniej więcej procentowo? Nie powiem dokładnie. W od tym wartości i nieruchomości. Opłata od aktu poświadczenia, dziedziczenia, z tego co pamiętam, to jest stała kwota u notariusza. Od podziału majątku spadkowego jest doliczone w bardzo skomplikowany sposób, przynajmniej dla lajka. W związku z tym najlepiej tutaj wykorzystać wiedzę i doświadczenie notariusza. Notariusz swoją rzeczy musi to jakby policzyć. W związku z tym, notariusz, tam tą taksę wylicza. Tak? Wchodząc jednak do notariusza, po dwóch godzinach wychodzimy i mamy załatwione wszystko. Z kolei yy, składając sprawy do sądu, yy, czekamy rok, czasami więcej na pierwsze posiedzenie. Nagle się okazuje, że ktoś nie może przyjechać, bo jest chory. Gdyby sprawy w sądach były wyznaczane dzień po dniu, trwałoby to bardzo krótko, ale z uwagi na natłok spraw, te sprawy są wyznaczane raz na kilka miesięcy, raz na pół roku, raz na rok. Wiem, że zadam pytanie, którym włożę kij w mrowisko i moglibyśmy przez najbliższą godzinę o tym rozmawiać, ale odpowiedz tak krótko. W momencie, kiedy mamy dziedziczenie tego, tej nieruchomości, nieruchomość jest podzielona, kto komu, czy ktoś w ogóle komukolwiek ma płacić zachowek? Zachowek płacony jest wtedy... To jest zachowek czy zachówek? Zachowek. 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 Tak samo nie wstawiamy się do sądu, <noise> tylko stawiamy się do sądu. Zachowek jest płacony wtedy, kiedy z jakiegoś powodu nie dziedziczymy tego, co dziedziczylibyśmy, gdyby nie było testamentu. Tak? Czyli, tak, czyli zachowek dotyczy jest tylko testamentu. w przypadku testamentu. Głównie dotyczy to testamentu. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nasi widzowie zrozumieli w sposób... Taki, który, bo ja nie do końca te pewne rzeczy rozumiem, bo ja się opieram tylko na dokumentach i na tym, kto w mieszkaniu przebywa lub nie przebywa w tym mieszkaniu, aby na podstawie dokumentów go poprosić i uwagać do opróżnienia lokalu, jak twierdzi cała rodzina. Na więcej pytań po zakończeniu naszego odcinka nasz mecenas będzie odpowiadał na czacie, który będzie trwał przez godzinę. Link do czatu jest pod, pod filmem, zapraszamy do dyskusji, a Tobie Radku bardzo dziękuję za udział i bardzo wyczerpujący i duży, długi. Temat, który moglibyśmy jeszcze godzinami rozmawiać. Dziękuję bardzo również. Dziękuję Państwu.